Teraz chciałbym serdecznie zaprosić pana profesora Jerzego Buzka do ponownego zabrania głosu i do poprzedzenia swoim wystąpieniem w ceremonii zapoznania państwa z kandydatami. To już niebawem. My tę listę oczywiście od kilku tygodni już znamy, ale dziś chyba nadarza się ostatnia okazja, aby wszystkich kandydatów raz jeszcze na tej scenie zobaczyć i jeszcze raz mocno ścisnę zdanie za nich oczywiście. Panie premierze, szanowni państwo, szanowni zebrani z najdalszych zakątków naszego województwa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że na listach Platformy Obywatelskiej od lat są najlepsi kandydaci. Ale no, nie zawsze, nie wszyscy mogą zdobyć miejsce potem po wyborach. Tym razem chcemy, żeby to było lepiej. Żeby to było lepiej niż dotąd. Chciałem Państwu przypomnieć, że 5 lat temu tutaj na Śląsku odnieśliśmy wielki sukces. 8 reprezentantów weszło z naszego regionu do Parlamentu Europejskiego. W tym troje z Platformy, najwięcej w kraju. Proszę Państwa, to był dobry wynik, ale my chcielibyśmy, żeby tym razem było lepiej. Od Częstochowy poprzez Katowice do Bielska-Białej. Od Gliwic i Raciborza po Sosnowiec i Jaworzno. Chcielibyśmy, aby profesjonalni ludzie reprezentowali nasze województwo w Parlamencie Europejskim. Kochani, postarajmy się, aby tym razem z naszego województwa, z list Platformy Obywatelskiej weszło do Parlamentu Europejskiego co najmniej 4 posłów. Doskonale wiemy, proszę Państwa, wiemy, że Śląsk i Zagłębie to przede wszystkim przemysł. Ten tradycyjny górnictwo, ale też nowoczesne, motoryzacja, najnowsze technologie, najnowocześniejsze usługi. Wiemy już, że węgiel będzie bazą surowcową, energetyczną Śląska, Polski, Europy na następne dziesięciolecia. To w gruncie rzeczy wywalczyliśmy w ubiegłych 5 latach. Ale musimy także pamiętać o tym, że aby nam się powiodło i abyśmy mogli na bazie tej czystej energii z węgla stworzyć nasze województwo nowoczesne, zmodernizowane, potrzebna jest współpraca. My w Platformie Obywatelskiej za współpracą się opowiadamy. Politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy. W tym czworokącie można wygrać wiele dla naszego regionu. To robią najbardziej profesjonalnie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Dlatego zachęcamy do głosowania na naszą listę. Pamiętajmy, że fundusze strukturalne służą nam wszystkim. Budowa dróg, ochrona środowiska w naszym regionie to jest nadzwyczaj ważne. Wszyscy czujemy, ile się już poplecło. Również nasza wieś, północ, południe województwa, to są tereny wiejskie. Dopłaty bezpośrednie. Teraz będziemy ustalali nowy budżet dla Polski, budżet Unii Europejskiej. Postaramy się, aby był on równie bogaty, jak ten, który udało nam się ustalić w poprzedniej kadencji. Będziemy także dbali o to, aby wieś to było rolnictwo zmodernizowane i aby to była agroturystyka. Pamiętamy, mamy Jurę, mamy Beskidy, to nasze perełki. Perełki naszego krajobrazu. Można także na tym bardzo wiele zyskać, ale to wymaga promocji. Platforma Obywatelska robi to najlepiej. Ale aby zrealizować wizję nowoczesnego Śląska, musimy zachęcić naszych wyborców do głosowania. To jest dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, bo musimy im pokazać, ile znaczy głos każdego z nas, każdego mieszkańca województwa śląskiego. Każdy człowiek jest ważny, każdy głos. Pokazujmy im,
co znaczy Unia w Polsce. I jak my przez minione 5 lat mówiliśmy o Polsce w Europie. To jest wyzwanie, przed którym dzisiaj właśnie stoimy my, Platforma Obywatelska. Każdy głos się liczy, każdy człowiek się liczy, bo to jest nasza Europa. Proszę Państwa, i może na koniec jeszcze powiem o tym, że my działamy i mówimy w sposób profesjonalny, konkretny. Najlepszy dowód, że w Parlamencie Europejskim udało nam się obronić pozycję Polski w bardzo wielu sprawach. Jestem przekonany także, że dzięki temu będziemy mogli zaproponować i przekonać obywateli naszego województwa, aby głosowali właśnie na naszą listę. Ale równocześnie wielu słyszymy kandydatów. Posługuje się bonotami, wspaniałymi powiedzonkami. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mi to czasami przypomina taką znaną reklamę. Red Bull doda Ci skrzydeł. Ja chciałem tylko, że nie mogę poradzić komukolwiek, żeby na tych skrzydłach próbować latać. I to jest taka przestroga także do wyborców naszego regionu. Na koniec jeszcze proszę mi raz pozwolić powtórzyć. Potrzebujemy reprezentacji profesjonalnej i reprezentacji, która ma stosunek partnerski. My realizujemy profesjonalizm i partnerstwo od 5 lat w Strasburgu i w Brukseli. A równocześnie nasz rząd wielkie przedsięwzięcia od 1,5 roku realizuje w Warszawie. Wiemy, że trzeba się dzisiaj przeciwstawić trudnością, które są na światowym poziomie. Robimy to skutecznie. I dlatego mam wielki honor i zaszczyt i przyjemność poprosić teraz o zabranie głosu człowieka, który jest odpowiedzialny dzisiaj za Polskę. Panie premierze, Śląsk to jest pozytywna energia. Chcielibyśmy, żeby Pan odczuł tę pozytywną energię wśród nas, żebyśmy się nawzajem mogli tą pozytywną energią podzielić i wzmocnić. Oddajemy Panu głos.